Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę Ci 10 narzędzi sprzedażowych dla biznesu, które podniosą Twoje wyniki, wpłyną na lejek sprzedaży i zyskasz większą ilość klientów na wyższe wartości cenowe. Pierwsze narzędzie to Loom. Ja właśnie nagrywam ten materiał Loomem. Loom pozwala z poziomu przeglądarki nagrać materiał, a następnie wrzucić go na przykład do zimnego maila. Na przykład na etapie prospectingu możemy filmik wysłać, w którym tłumaczymy pewnego rodzaju zagadnienia na stronie internetowej klienta. I tu mamy taki przykładowy film. Możemy sobie tu podejrzeć, jeżeli ktoś byłby z tych osób zalogowanych na Gmaila, to będzie nam się wyświetlało, z jakiego maila ktoś ten materiał obejrzał. Za każdym razem, gdy ktoś wklika w ten materiał, to my widzimy statystykę i jak ci ludzie się w to wideo angażują. Average completion rate. Oj, przepraszam za mój angielski dzisiaj. Możemy sobie włączyć, zobaczcie. Często zgłaszają się do mnie klienci i mówią: Tomek, chciałbym zaistnieć w internecie. Możemy sobie przewinąć. Tutaj filmik ma poniżej 10 minut. Kanały pozyskania ruchu. Oczywiście możemy pozyskiwać kanał z własnych social media. I teraz jaka tutaj zadzieje się magia? Kiedy klikniemy sobie udostępnij, możemy kliknąć embed i wygenerować GIF-a, który będzie się ruszał w wiadomości mailowej. Więc kopiujemy sobie takiego GIF-a, a następnie przechodzimy do skrzynki mailowej i możemy takiego GIF-a wkleić. Zobaczcie, ten filmik się rusza i gdy ktoś w niego kliknie, przejdzie od razu na stronę i zaliczy nam wyświetlenie. Możemy się też tu zalogować, aby oddać komentarz, chociaż chyba się da skomentować. Zobaczmy, czy się da bez logowania skomentować. A nie, jednak prosi o zalogowanie. Dobra. O, i mamy komunikat. Ktoś obejrzał, sprawdź, jak pomagamy. Dzień dobry, bla, bla, bla. Więc już mamy komunikat, że ktoś obejrzał ten film i to nam bardzo pomaga w prospectingu. Bardzo fajnie jest wysłać takiego Looma zaraz po rozmowie telefonicznej, aby klient czuł się doceniony, żeby klient widział, że wnosimy tutaj dla jego biznesu wartość. Wchodzimy na stronę internetową klienta i na przykład dokonujemy takiego audytu. Dobra, jak już jesteśmy w mailach, to mamy genialne narzędzie do notatek głosowych, które ostatnio bardzo mocno używam w biznesie, bo o ile Looma jakiś tam mały procent firm używa, to nagrywanie notatek głosowych za pomocą maila nie używa prawie nikt. Zobaczmy. Możemy sobie nagrać taką wiadomość, a następnie importować ją do wiadomości e-mail. Pach. Upload. I zobaczcie, mamy notatkę głosową w mailu i ktoś może kliknąć i przejść tutaj do notatki. Może ją odsłuchać. Narzędzie też robi transkrypcję tej notatki, dzięki temu można ją przeczytać, można się umówić na rozmowę lub odpowiedzieć też w postaci notatki dźwiękowej. Czyli ktoś może też nagrać notatkę, która Ci się wyświetli i będziesz mieć możliwość ją odsłuchania lub umów się na rozmowę i wchodzisz na naszą stronę internetową. Bardzo mocne narzędzie, którego dosłownie nikt w Polsce nie używa. Vocal e-mail. Korzystajcie, zapraszam do testowania. Następne narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie budowania, sprzedaży, projektowania procesów, jest system CRM Pipedrive. Według mnie Pipedrive jest takim najprzyjemniejszym narzędziem ze wszystkich CRM-ów, najprostszym do wdrożenia, który pozwala na wiele fajnych automatyzacji. I zobaczcie, mam tu dla trzech firm trzy lejki. Nie będę tego na razie włączał, może EduHeroes mogę włączyć, bo tam nic jeszcze nie ma, ale w agencji tutaj jakieś delikatne parę kontaktów, oblicza biznesu nie będę włączał bez tam mnóstwo danych prywatnych i o transakcjach, ale zobaczcie, jak przebiega proces. Lead wpadł do systemu, wstępna rozmowa, wysłano ofertę, chęć współpracy, wysłano umowę e-link, a następnie współpraca opłacona i możemy sobie na każdym tutaj etapie
zbudować kontakt, wpisać osobę kontaktową, organizację, tytuł tego deala sprzedażowego oraz wartość. Możemy też wybrać produkt, na przykład jeżeli mamy cały nasz biznes w określonych produktach, to możemy sobie tutaj wpisać nasze produkty i to jest bardzo fajne, żeby nawet takie biznesy usługowe budować wokół produktów, wartość tam usługi 1, usługa 2 i tak dalej, żebyśmy wiedzieli później, co klient chciał kupić. Telefon kontaktowy, e-mail, możemy tutaj też dać różne niestandardowe okienka, jak na przykład stronę internetową. I ja to wszystko mam zautomatyzowane, czyli jak ktokolwiek gdzieś tam w moich formularzach kontaktowych wypełni leada, to wpadamy na odpowiedni etap w ścieżce systemu CRM i możemy sobie to później przesuwać i widzimy, że kwota się tutaj zmienia. Dzięki temu handlowcy mają pełną kontrolę. Dodatkowo możemy wiele rzeczy automatycznych tu dodać. Jak mamy też taki kontakt, wejdźmy w ten kontakt, on jest chyba czysty. Po pierwsze możemy dodać notatkę, to jest bardzo ważne, żeby handlowiec sobie te notatki czytał. Dodatkowo możemy zaplanować działania związane z danym kontaktem. Tu jest nasz kalendarz, więc możemy sobie zaplanować rozmowę telefoniczną, spotkanie, zadanie, termin, wysłać wiadomość e-mail i zobaczcie, z poziomu systemu CRM mogę kliknąć w e-mail, a następnie już mam tu wygenerowaną stopkę, wybierz szablon, mogę sobie wybrać na przykład ten szablon i tu jest już notatka głosowa, wszystko jest gotowe, klientowi wysyłamy i wszystko z poziomu CRM-a, wystarczy tutaj kliknąć wyślij, tylko musimy dodać odbiorcę, bo tu oczywiście nie wpisaliśmy maila. Więc bardzo fajne narzędzie do monitorowania sprzedaży, statystyk, przepływ tych klientów. Nie wyobrażam sobie budować sprawnej organizacji bez systemu CRM. Kolejne narzędzie to Woodpecker. Woodpecker to narzędzie, które pozwala automatyzować komunikację cold mailową. Jesteśmy w stanie budować różne ścieżki wiadomości mailowych i to narzędzie w porównaniu z narzędziami do newslettera wykrywa nam, kto odpisał na maila i przerywa wtedy ścieżkę. Dodatkowo możemy sobie zrobić testy AB. Wrzuciliśmy tutaj 500 kontaktów kancelarii prawnych. Open łącznie mieliśmy około 50%, responded na 4,5%. Generalnie są to słabe wyniki, ale dzięki temu wyciągasz wnioski do przyszłych kampanii. Możemy sobie w taką kampanię wejść i popatrzeć na statystyki testów AB. Mamy tu informację, że na przykład ten tytuł szybkie pytanie miał 42%, open wersja B bardzo szybkie pytanie 35%, co przeniosło się na odpowiedzi na 2-4%, czyli tak samo. Kolejno jedziemy dalej, mamy tutaj jak z naszą sprawą oraz mail, który się lepiej odbierał, otwierał nagranie wideo, ale mamy mniej odpowiedzi. To jest bardzo też cenna informacja. I ostatni mail. Trafiam w zły moment oraz kiedy znajdziesz chwilkę. Trafiam w zły moment ma więcej otwarć oraz więcej odpowiedzi. Na tej podstawie wyciągamy wnioski do kolejnych kampanii. I zobaczcie, że na etapie kampanii również możemy wklejać filmiki z Luma. Tutaj mamy testy AB, mamy też personalizację, tutaj imię klienta, cyk, poczekaj 3 dni, jeżeli nie ma odpowiedzi, wysyłamy kolejną wiadomość i tutaj na przykład w trzeciej wiadomości bezpośrednio zamieściłem takiego luma i tutaj ktoś sobie klikał, oglądał ten film i ja miałem komunikat, że obejrzał. Następnie stworzyłem automatyzację, która wysyła mi SMS-y w momencie, gdy ktoś odpisze na wiadomość, od razu otrzymuję SMS-a i mogę bardzo szybko zareagować. Następne narzędzie to narzędzie Beeper. Beeper jest narzędziem do połączenia ze sobą wszystkich komunikatorów. Instagram, LinkedIn, Messenger, WhatsApp, a nawet jeżeli posiadasz telefon z Androidem, to SMS-y, więc wszystkie komunikatory w jednym miejscu. I to narzędzie nie dość, że łączy ze sobą komunikację ze wszystkich źródeł, to jeszcze ma coś niesamowitego, co się nazywa planowanie wiadomości. Test, 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 cyk i wybieramy, kiedy ta wiadomość ma zostać wysłana w kalendarzyku. I
Jest to o tyle fenomenalne, że jeżeli rozmawiasz z klientem na jakimkolwiek komunikatorze i klient ci mówi, hej, napisz do mnie w poniedziałek, będę dawał decyzję i tak dalej. Ty możesz już od razu po rozmowie zaplanować wiadomość na poniedziałek o treści, hej, jak z naszą sprawą? I to już będzie gotowe, zaplanowane, nie dość, że ci się wyświetli tutaj w czatach, że rozmawialiście, to jeszcze dodatkowo klient będzie czuł się zaopiekowany, będzie podjęty kolejny kontakt, follow-up. Tu macie informacje, jakie czaty możemy podpiąć. Nawet jest Twitter, Android, SMS już wspominałem, mamy Telegrama, Signala, a nawet Slacka, Discord, więc jest tych tutaj narzędzi, które możemy połączyć bardzo, bardzo dużo. Następne narzędzie to DM Sales. DM Sales jest to narzędzie działające w wielu obszarach sprzedaży. Ja DM Salesa używam do identyfikacji ludzi na stronie internetowej oraz do poszukiwania leadów za pomocą sztucznej inteligencji. I zobaczcie, możemy sobie wejść tutaj w centrum danych i w DM Salesie włączyć taki kodzik śledzący, ja go w tej chwili wyłączyłem, bo chwilowo tego nie potrzebowałem, a punkty mi uciekały, ale możemy taki skrypt wrzucić na stronę internetową, a następnie narzędzie zacznie identyfikować ludzi, którzy chodzili po naszej stronie, powie ci, na jakie zakładki wchodzili, jak się zachowywali na tej stronie, jakie mają intencje zakupowe. Więc jest to fenomenalne narzędzie do identyfikacji ludzi, nawet jeżeli nigdy nie zostawili u ciebie maila na stronie. Obca osoba z internetu wchodzi, DM Sales go identyfikuje, wszystko zgodnie z RODO, wszystko działa na rynku polskim. Mamy też wtyczkę do generowania leadów z LinkedIna oraz to, co mi się najbardziej podoba. Mamy tu automatyzację, to też mamy tu dużo różnych możliwości, na przykład wysyłanie maila do osoby, która była na stronie internetowej. Hej, widziałem, że jesteś zainteresowany ofertą. Co słychać, może jestem w stanie w czymś pomóc. I mamy też kontakty. I w tej zakładce kontakty mamy odkrywaj, mamy asystenta rozwoju sprzedaży. Możemy sobie rozpocząć rozmowę i zadać pytanie. Na przykład znajdź mi 500 właścicielek salonów beauty na terenie Warszawy. Pyk. I sztuczna inteligencja pracuje, aby wyszukać nam kontakty. Tu jeszcze nas dopytuje o konkretne informacje. Jakie medium kontaktu? Chcę, aby miały podane adresy e-mail. Forma działalności dowolna. Nie mam preferencji odnośnie zatrudnienia. Cyk. I sztuczna inteligencja wyszukuje sobie te kontakty. Możemy z nią rozmawiać i na tej podstawie domykać jakieś filtry. I tutaj już jest analiza. O, jakiś błąd musiał tu być. Nie no, Warszawa. 6 milionów? Które mają podane adresy e-mail. Proszę obserwuj sidebar. A nie, już nam wyszukało. Dobra, mamy 920 kontaktów. Czyli dopiero teraz się wczytała właściwa liczba. Możemy sobie w tej chwili przeglądać te kontakty i wykorzystać punkty do ich importu i wykorzystania w automatyzacjach. Mamy tutaj imiona, nazwiska właścicielek, tu mamy zakryte maile, mamy do nich telefony, mamy miasto, o, czyli wykryło nam nie tylko Warszawę, więc jeżeli ci coś tutaj źle wykryje, klikasz dodaj nowy filtr i na podstawie tych filtrów sobie pracujesz z tym narzędziem, bo nie jest to zawsze idealne, zawsze trzeba te dane sprawdzić, zanim rozpoczniesz kampanię automatyczną do prospectingu. Kolejnym narzędziem jest True Conversion. Świetne narzędzie do analityki internetowej, które pogłębia funkcje, które mamy w narzędziu Google Analytics. I tutaj możemy sobie mierzyć, na przykład tworzyć tunele sprzedażowe. Przełączę na oblicze biznesu, moja druga firma, w której robimy wideo. Funnels. Wchodzimy sobie w zakładkę Funnels i możemy podejrzeć poszczególne lejki, wyświetlić jakieś raporty i wyfiltrujemy sobie tutaj lipiec, cyk, od 1 do 25 lipca, akceptuj i monitorujemy. Mamy tu, wykryło nam 70 konwersji,
Współczynnik konwersji na poziomie prawie 10%. W innych filmach tłumaczyłem, w jaki sposób osiągnęliśmy tak duży, tak wysoki współczynnik konwersji. Ale to jest nic. Mamy już jakiś lejek, ale możemy też podejrzeć mapy ciepła. Zobaczcie, tutaj cały czas monitorujemy, jak ten ruch się zachowuje. Dzięki temu możemy poprawki wdrażać na stronę na podstawie danych, a nie rzeczy, które gdzieś tam sobie wymyśleliśmy. Nie improwizujemy, tylko bazujemy na danych. Ja sobie włączę teraz scroll. Musi się to chwilę załadować, bo mam w tej chwili tyle programów włączonych, że to się zawiesza, ale możemy podejrzeć. Dobra, narzędzie sobie nie radzi, bo mam zamuloną przeglądarkę tyloma aplikacjami, ale możemy tu podejrzeć Move. Możemy kliknięcia podejrzeć, możemy podejrzeć ruch, jaki wykonują użytkownicy oraz też scroll. Możemy też wybrać sobie różne urządzenia, dzięki temu sprawdzać konwersje na poszczególnych narzędziach. Więc True Conversion umożliwia Ci też nagrywanie sesji. I tu możemy obejrzeć, na jakim urządzeniu, kto jak się zachowywał, na podstawie tego wyciągać kolejne wnioski. Tu ktoś na Safari był przez minutę, tutaj był ktoś na Google Chrome, na Windowsie 10, więc wykrywamy nawet technologię i na tej podstawie możemy wyciągać wnioski. Widzimy też, skąd ci ludzie mniej więcej się pojawiali na stronie. Bardzo mocne narzędzie. Pamiętaj też, jak budujesz tunele sprzedażowe, żeby dzielić sobie ten ruch na kanały pozyskania. Ja tutaj osobny lejek stworzyłem na ruch pozyskany z TikToka, bo teraz będę odpalał reklamy na TikToku i będę porównywał ruch z Facebooka i Instagrama, VS ruch z TikToka. Zobaczę, gdzie te konwersje, gdzie ten współczynnik konwersji jest większy. Następne narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie dzisiaj budować biznesu, jest to Framer. Framer to genialne narzędzie do budowania stron internetowych. Bardzo nowoczesne, bardzo funkcjonalne, rozbudowane w wiele możliwości, zachowując swoją funkcjonalność. Fajne jest w tym narzędziu to, że możemy wszystkie widoki wszystkich urządzeń sobie zrobić na jednym panelu i monitorować, jak to wygląda. Oczywiście w tej chwili, no mówię, już mój MacBook nie daje sobie rady, bo go dawno nie sprzątałem z ilością tutaj danych, ilością aplikacji, ale możemy po prostu podejrzeć, jak ta strona się klaruje na różnych urządzeniach. Bardzo responsywne narzędzie, bardzo umożliwiające wiele wdrożeń animacji, profesjonalnych animacji, profesjonalnych aspektów designu. Łatwiej jest ten projekt importować też z Figmy w porównaniu z WordPressem. Nie ma tu żadnych wtyczek, więc nie ma się co prawa nawet wykrzaczyć. Świetna technologia, bardzo dobre wyniki generujemy na stronach na Framerze. Mamy też wewnętrzną analitykę. Co prawda nie jest ona jakoś bardzo rozbudowana, ale możemy sobie podejrzeć, skąd ci ludzie do nas trafiają, skąd tutaj klikają. I na tej podstawie mamy tutaj LinkedIna, mamy tutaj TikToka, mamy jakiś Instagram. Możemy sobie ten ruch monitorować, mamy moją drugą stronę, tomaszguzik.pl. Mamy też odesłania z formularzy, więc jest tego dużo, możemy sobie to wszystko monitorować. Mamy tu też podział na top pages, bo tych zakładek trochę mamy, więc możemy sobie sprawdzać, jak to wszystko przebiega i pogłębiać te analizy, które mamy też w Analyticsie. Kolejne świetne narzędzie to narzędzie Tally. Tally pozwala budować formularze rozbudowane, ale też mniej rozbudowane, bardzo funkcjonalne, z podziałem tutaj na różne możliwości. Klikamy tylko New Form, nazywamy ten formularz, na przykład testowy, i klikamy sobie publikuj. Następnie wchodzimy w edycję i możemy, chciałbym włączyć ten czarny ekran, a nie biały. Jest tu gdzieś opcja taka. No dobra, chyba jej nie widzę, ale możemy tutaj bez problemu sobie wybrać, jaki blok chcemy dodać. Tu mamy na przykład e-mail, numer telefonu, link do strony internetowej, bach, importujemy i możemy zbudować
dużo tutaj logiki też w tych formularzach, że na przykład wypełnił formularz, wybrał tą opcję, to przekierujemy go tu. Mamy też jakieś checkboxy, na przykład takie, insert, wybierz opcję 1, wybierz opcję 2, wybierz opcję 3. Możemy też poprosić o upload pliku, insert, na przykład jak ktoś zbiera do CV. I mamy tu rozbudowane opcje integracji. Możemy zintegrować się z Google Sheets, Notion, z Make'iem, oczywiście z Zapierem, z Metapixel i wiele różnych tutaj narzędzi, systemów mailowych, które możemy sobie podpiąć. Mamy też Google Calendar, więc możemy bez problemu sobie też wybrać kalendarz. Mamy też, jak weźmiemy w edytuj, zobaczymy, czy są właśnie tutaj jakieś opcje kalendarzowe. Mamy tutaj data i czas, więc można nawet sobie wybrać datę, data i godzina, więc na tej podstawie na upartego moglibyśmy robić wydarzenia jakieś takie online'owe. Potem tylko klikamy publish i możemy sobie udostępnić taki formularz. Możemy też udostępnić go jako pop-up, jako full page. Możemy stworzyć jakąś templatkę lub embed form, czyli w kodzie HTML wrzucamy to na stronę internetową, wklejamy link w przeglądarkę i mamy już gotowy formularz, który przed momentem stworzyliśmy. Ja Ci też pokażę jakieś takie bardziej rozbudowane formularze, które ja budowałem. I tu był VSL. VSL, kopiuj linka, wklejamy i tutaj mamy już taki bardzo rozbudowany kalendarz. Możemy sobie wybrać jakieś opcje na skali, możemy odpowiedzieć na otwarte pytania, wkleić linka do strony, więc mamy taki bardzo fajny, rozbudowany formularz aplikacyjny do współpracy sprzedażowej. Ostatnie narzędzie to narzędzie do kalendarzy, polski Zencal.io, który pozwala nam tworzyć w łatwy sposób spotkania w naszym kalendarzu. Ja tutaj mam na przykład na swojej stronie taki kalendarz, cyk, ktoś sobie wybiera. Ja mam ustawiony harmonogram, że musi być przynajmniej 24 godziny przed spotkaniem, żeby zarezerwować taką wizytę, żeby ktoś nie zarezerwował, że ja jestem gdzieś na mieście, a tu nagle mi wpadnie spotkanie i muszę się łączyć, tylko musi zaplanować na później. I tutaj wybieramy sobie jakąś godzinę i mamy różne informacje, strona www, branża, na czym Ci zależy, jakie są Twoje miesięczne zarobki. I dzięki temu mam kwalifikowane leady na swojej stronie. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci wdrażać te wszystkie narzędzia, ale przede wszystkim budować procesy sprzedażowe w oparciu o najnowocześniejsze technologie, o budując profesjonalne strony wideo w takiej jakości, jak tutaj widzisz, kliknij link w opisie darmowarozmowa.pl i uzupełnij sobie formularz. Zobaczcie, darmowa rozmowa, chyba że chcesz wideo, to na oblicze biznesu wchodzisz. Tu mamy darmową rozmowę, rezerwujesz i pojawi Ci się właśnie ten kalendarz. Wybieramy sobie jakiś dzień, godzinę, podsumowanie i tutaj uzupełniamy dane, potwierdź i widzimy się w narzędziu Google Meet na kamerce, porozmawiamy i sprawdzę, czy Twój biznes kwalifikuje się do pomocy. Dzięki i pozdrawiam, Tomasz Guzik, cześć.